Co zdrożało najbardziej? Sonda internetowa. Wszystko, proszę pana. No pewnie, że tak. W tej chwili to jest taka sytuacja, że nas na nic nie stać. Kiedyś można było iść do kina, czy nie stać na kino, na masaże, jakieś wyjazdy w czasy. A skąd, proszę pana, prywatnie do lekarza trzeba iść, bo inaczej się pan nie dostanie. Kiedyś nam wystarczała emerytura i mówię, jeszcze mogliśmy zaoszczędzić, a w tej chwili było nam lepiej za Tuska. W związku z tym dobrze by było, żeby te czasy wróciły. Datki, a później, proszę pana, mi dają, no to co za łaska. Ciężko się dostać do NFZ, na przykład do przychodni na do specjalisty, ciężko, tak? Pewnie, że tak. Nie można się w ogóle dostać. Lat płaciła pani składki jak, i ciężko jest, tak? 40 lat pracy. A ile emerytur pani ma? Może pani powiedzieć? Emerytury. Ile wynosi emerytura? 2000. No. Za tyle lat pracy to przydałoby się więcej. 40 lat pracy, no to wie pan. No ale wtedy takie zarobki były. Ale wcześniej trochę nam wystarczało jednak. Można było zaoszczędzić, a teraz... Czyli pani teraz nie może oszczędzić? Nie ma, nie da się oszczędzić. Ani na jedzeniu, czy na prądzie, czy na wodzie? Dzieci nam muszą pomagać, bo nie starcza na leki. A leki są darmowe, miały być leki dla seniorów darmowe. Nie ma. A jak pani myśli, skąd się wzięła ta inflacja? Przez kogo? Czy rząd ma wpływ, czy sytuacja na świecie? Nie, myślę, że rząd. A jest pani zadowolona z rządu? Nie. Jaki powód? A te 13 emerytury przekonały ją, 14, te 500+. Jak mi zabierają podatki, a później, proszę pana, mi dają, no to co za łaska. Jak nie zabierają, nie dają. Czyli pani nie chce, żeby dawali, tylko żeby też nie zabierali. Oczywiście, tak by lepiej było. Oczywiście, że tak. A na przykład nie lepiej było co miesiąc 200 zł więcej emerytury? Nie, absolutnie. To znaczy, wie pan, co to 200 zł jest? Ja w tej chwili idziemy ze sklepu i ja już wydałam 100 zł i w sumie nie mam... i nie mam nic do jedzenia, nie? Czyli 200 zł, żeby cokolwiek zjeść tak na jeden dzień, dwa, to 200 zł trzeba by wydać? Nie, oczywiście. Ale w ogóle same, proszę pana... Kiedyś nam wystarczała emerytura i mówię, jeszcze mogliśmy zaoszczędzić, a w tej chwili opłaty się zrobi i na życie ledwo starczy, a już nie mówię o... A za poprzedniego rządu było lepiej dla Tuska? Pewnie, że było lepiej. Za 100 zł się więcej kupiło? Woda w kranach potrzebna jest. 50 zł, jak żeśmy oczy 50 zł, jak się szło do miasta, to się kupiło. No dobra, nie dało się donieść. Tak. A teraz nic? A teraz 100 zł i nie ma... Czyli pani najbardziej by chciała, żeby obniżyli cenę, tak? Od tego zacząć. Oczywiście, że tak. No. Najgorsze to są właśnie te, że leki są drogie do lekarzy. Ale za leki ile na przykład miesięcznie pani wchodzi? O, w tej chwili, proszę pana, wizyta kosztuje 280 zł, 180, 190, 400, no to wie pan. Dwie osoby, no to już 500, może być 600. Jak się leczy i nie można się dostać, bo trzeba czekać miesiącami, no to trzeba iść prywatnie. Jak pan pójdzie prywatnie, to się pan częściej, to szybciej dostanie do szpitala. No, skąd brać na to? No ale skąd brać? Także ciężko jest. Czyli pani by chciała powrót Platformy już najbardziej, tak? No, tak, zresztą zawsze byliśmy za Platformą. Jaki powód? Jakie plusy takie? Tusk ma na przykład, czy Platforma takie? To znaczy, powiem panu tak, było nam lepiej za Tuska, w związku z tym dobrze by było, żeby te czasy wróciły. Czyli lepiej się żyło, no. A rozwijał się bardziej kraj, no nie wiem, budowało się więcej za Tuska, na przykład dróg, takich dworców, takich rzeczy na przykład gospodarczo? Powiem panu, że ja na przykład to byłam przerażona tym, jak w tej chwili jest likwidowane były szkoły, likwidowane przedszkola, likwidowane zakłady pracy. W związku z tym, no to gdzie? Ani pracy ludzie nie mieli, ani... No w ogóle się wszystko pogorszyło. Bardzo nam się...